No co, proszę Państwa, i kolejne jedzonko, to już praktycznie będzie kolacyjka. Robimy jedzoneczko, co tu będzie jeść? Ryżu już nie chcę, chociaż jeszcze ryż jest. Mam wątróbeczkę, wątróbkę będę jadł prosto z tego. Proszę, zobaczcie, gorąca. O, z cebulką wątróbkę mam do jedzenia. I zobaczymy, co tutaj upikciła. Zobaczymy, co na talerzyk weźmiemy. Tutaj, proszę, ja wam tu pokażę może. Może nie spadnie tu, tam jest jak ciężko. A nie, tutaj musimy wyjąć. Zobaczymy. Kapusta. Bezsmakowa. Nie wiem, jak to jeść. Smaku to w ogóle nie ma. I jest, oni dużo octu dodają, nie daje więcej. Ja nie rozumiem, jak to można jeść. Nie moje. Francuskie. Chyba tutaj jest tym. Wszystkiego. Widzicie. Bez smaku. Także szamanie. W kamiennym wigwamie. Proszę. Wątróbeczka dzisiaj. Gorąca, pachnąca. Smaku to nie ma. Tak to wygląda. Po prostu kapusta czerwona z wody, ja bym troszeczkę ostro dodała, nie wiem. Jak to można jeść takie coś? Szklanka. Będziemy herbatkę robić albo kawę. Co pan tu opowiedzieć dzisiaj? Zapomniałem, że nagrywam. Pani Karolciu, modlimy się o panią. Pomyliłem pacierz, ale pardon. Ja też mam swoje kłopoty.
Jeszcze się woda nie ugotowała. Ale zaraz się ugotuje. Słuchajcie, mogę przejść na wegetarianizm powoli. Albo półwegetarianizm. Co te pasożyty, te oszołomy, co mi tutaj lajkują, że o, że to jak będę liściami się odzywał, jak królik. Co one powiedzą? W polskiej mentalności, jak nie zjesz schabowego z bigosem, to nie ma jedzenia, tak? Na losę brule! Mówię, że woda się ugotowała. Woda zakipiała. Mogę zostawić tutaj. Dobra. Ça, ça va? Vas-y, de l'eau, un petit peu de le foie là-bas. Quand je vais bien chaud. Vendez. Excuse-moi, je. Ça, c'est très gros. Voilà. I teraz będzie rozmaliała. I tak, proszę Państwa, robimy to dalej. Przerwanie nagrania. Tak, wędróweczki jeszcze mi dwie zostały. Zaraz je zjem. Ona już jadła. I coś miałem tu wziąć. Aha. Cukier jeden. I jedziemy jedną. Chybatkę. Nie chcę nic więcej, wody do jaja zimnej, niech się chwilkę zaparzy. Na tym moim skrawku. Jak Jurka Gaciaka, ten jego Betlejem na skrawku jest. Mamy was poszczególnych ludzi jeszcze w świecie. Jak Jurek Gaciak zaczęła, jak Adam Spętany, a ludzie się podśmiewują. To nie wiedzą, czemu tak się stało, bo był dobrym człowiekiem Jurek. Bo dzisiaj szuje tylko mają, proszę Państwa, na lepsze życie. Cwaniaki, kombinatory, oszusty, złodzieje. Ci nieuczciwi. Jak Chrystus powiedział, jak w najmniejszej sprawie byś był niewierny, nieuczciwy. Ale co tutaj mówić? Że wszyscy tylko, żeby zahakmęcić, dużo zarobić. Koledzy kolegom żony odbijają, kochanków mają, tu żonę ma fiu, bziu, bziu, a tam do kochanki jedzie. Bierzcie przykład ze mnie. 8 rok samotności do dnia dzisiejszego. A wy mi głupoty hajtujecie. Bo z młodymi dziewczynami wczoraj porozmawiałem. Miło było. Z takim oszołomstwem, jak Wiesia, 81 lat tam pisze. Kobieta w tym wieku takich rzeczy by nie pisała, by była normalna. Op.
Nie, to tylko patelnia. Kobieto, mnie do łóżka byś chciała zaciągnąć. Ja się muszę zakochać. A wy co? Wy poznajecie kogoś na zabawie? Na fejsie? Umawiacie się fiubziu? Jak to się mówi? Zarywacie. Zarwa, przerwa. Czy jak to tam mówi? A w angielsku czy jak? Zero zasad macie. Zero zasad moralnych. Więc to wszystko jest tutaj. W głowie. Wiecie, gdzie jest seks? Tutaj. A nie tutaj. O, nie tutaj. Tylko tutaj. Tak, to co chcesz dobrego zjeść. Jak jest coś dobrego, to jest tutaj. A fajnie, jak język to czuje do mózgu, do głowy. Dostarcza informacje, to jest dobre. Bo to było dobre, a to nie. Trzeba być Polską walczącą. Widzicie? Napiszcie na moim kanale. Polska walcząca. Znajdziecie mnie też tam na tym playliście. I co, zastanawia się jeden z drugim, że po takim spotkaniu, po współżyciu, zabawa nie wiem gdzie tam, w samochodzie, w rowie, gdzieś tam na poboczu, na przystanku, że dzieci z tego mogą być? I zajdziesz w ciążę, on cię zostawi, ty nie wiesz co zrobić, samobójstwo, aborcję? Nie, ty masz urodzić, konsekwencje i we dwoje macie to wychować. Jak wiecie, że się stąd dzieci biorą. Zobaczcie, jak ja byłem prorodzinny. Znajdźcie mi drugiego takiego ojca, który by tak kochał dziecko. Dzieci w ogóle. W różnym okresie lat. Różne miłości do dzieci. Bo wszystkich dzieci się nie da jednakowo kochać. Oj. Bo mówią, że dzieci się jednakowo kocha. Kocha się. Trzeba kochać wszystkie, ale nie dadzą się. Jak jeden będzie złoczyńca, cwaniaczek, a drugi będzie doradny przyłóż. Bo takie są charaktery. Ale co zrobisz, jak jedno się skorpionem urodzi, niewyżyty znak seksualny, a drugi się urodzi baranem czy bliźniakiem jak ja? Podobno to ma wpływ, jaki to nie wiadomo. I takie dziecko, czy dzieci. Zostawisz chłopaku kawalerzem, mający 20 parę lat i ktoś dzwoni znowu do mnie. Mam odebrać, czy mam się z wami pożegnać? Niech czeka. Nie wiem kto. Cały czas tak mam. A nie, będę musiał chyba kończyć, bo muszę gdzieś dzisiaj jeszcze jechać. Ojajaj. Naprawdę jest telefon. Hoka, hej, pozdrawiam.